Witam Was bardzo serdecznie w 71. odcinku programu Magiczny Ogród. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tej ciekawej roślince. Jest to Hippeastrum. Pochodzi ono z Ameryki Południowej. Cebulę sadzimy jesienią. Do pojawienia się pierwszych pędów podlewamy oszczędnie. Potem stopniowo zwiększamy podlewanie i nawożenie. Gdy pojawią się liście i kwiaty, przynosimy roślinę do jasnego pomieszczenia. Żeby Hippeastrum zakwitło ponownie, musi mieć okres spoczynku. Od końca sierpnia ograniczamy podlewanie i nawożenie. Od końca października przynosimy cebulę w chłodne pomieszczenie. Można rozmnażać ją przez oddzielenie cebulek przybyszowych. Kwiaty mogą pojawić się na 70-centymetrowych łodyżkach. Występuje w bardzo wielu odmianach, od kwiatów białych, przez różowe do czerwonych, a nawet żółtych. Są kwiaty pojedyncze i pełne lub półpełne. Stale trzeba monitorować cebulki, ponieważ mogą pojawić się na nich choroby grzybowe.